Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj odcinek o tym, nie do końca jak driftować, ale po części też. Bardziej skupimy się na tych technicznych aspektach, czyli ustawienia kierownicy w grze tak, żeby się driftowało fajnie, ale też jeździło, żeby się fajnie ścigało i robiło na tej kierownicy wszystko, co w Forzie można robić. Ja na kierownicy przeszedłem całe Hot Wheelsy, czasami tam grałem na padzie, przyznaję się, no ale to jak robiłem sobie jakieś tam playlisty festiwalowe i nie miałem czasu na zasiadanie do kierownicy i konfigurowanie tego wszystkiego za każdym razem od nowa. Do tego też zaraz przejdziemy. Tak więc gra mi się w Fordze fantastycznie na kierownicy i część osób się zastanawia też, dlaczego ja do cholery gram na widoku tym zewnętrznym, z trzeciej osoby na kierownicy. O co kuźwa chodzi, że się powinno grać na tym widoku wewnątrz, tak jak normalnie w samochodzie? Co ty robisz? Te komentarze są na porządku dziennym. Czy nagrywam gdzieś na TikToka swojego, czy gdziekolwiek się pojawi moje wideo, gdzie gram na tym widoku zewnętrznym, to dlaczego ty tak grasz? Co ty robisz? Jeszcze tak się nie jeździ samochodami. Tylko się driftuje tak. I okej, jeśli gramy sobie na PC-cie, to całkiem w porządku, bo chodzi generalnie o to, że w Forzie mamy małe pole widzenia w kokpicie. I to sprawia, że wyczucie prędkości grając na tej kamerze jest kiepskie. I żeby to poprawić, możemy sobie trochę zwiększyć kąt widzenia w kokpicie. To jest chyba driver cam fov, czyli pole widzenia. Możemy sobie zwiększyć do tam 55%. Na konsoli tego ustawienia w ogóle nie ma. I na przykład jak na konsoli gramy, to mamy pole widzenia gdzieś ustawione. No dobra, ustawmy sobie na razie tak, ale na konsoli to jest chyba domyślę 48 stop. Ustawmy sobie na chwilę tak i ten widok... Dobra, na konsoli na pewno tak nie jest. Ale ten widok generalnie jest mocno przybliżony i to sprawia, że jadąc te 90 km na godzinę, mamy wrażenie, jakbyśmy jechali 15 km na godzinę, albo jakbyśmy dopiero ruszyli. Teraz jedziemy sobie, zobaczcie, teraz jedziemy sobie 50 km na godzinę, prawie 60, a mamy wrażenie, jakbyśmy jechali 20? No nie? I w tej grze nie masz tego wyczucia prędkości, nie wiesz ile jedziesz, jak masz ten widok z kokpitu. W Assetto Corsie, czy w Euro Truck Simulator, czy w jakiejkolwiek innej grze, gdzie warto jeździć na kierownicy, to te pole widzenia możesz sobie ustawić jak ci się podoba i dzięki temu ten efekt prędkości jest dużo, dużo bardziej imersywny. Tak, w większości gier ten efekt prędkości, większy efekt prędkości możemy uzyskać dzięki temu, że oddalamy sobie widok, widzimy trochę po bokach, na przykład lusterka, to co się dzieje z boku. To jest też między innymi powód, dla którego osoby, które mają stanowiska sim racingowe, montują albo ultra szerokokątne monitory, albo montują sobie trzy monitory, taki zestaw trzymonitorowy. Chodzi o to, że my podczas jazdy samochodem, tak w rzeczywistości, nasz mózg widzi głównie to, co jest przed nami. W dużej rozdzielczości widzi jakiś tam fragment obrazu przed nami, a mamy jeszcze tak zwane widzenie peryferyjne, które jest gdzieś tam po bokach, no nie? I to widzenie peryferyjne sprawia, że nasz mózg rozpoznaje, z jaką my kuźwa prędkością jedziemy. W tej grze tego nie ma, ja nie mam zestawu trzymonitorowego, a nawet jakbym miał, to nie nagrałbym wam tego na YouTube'a, bo na telefonach takie wideo wyglądałoby źle, dlatego zawsze jeżdżę na tym widoku z kokpitu, bo tu jestem w stanie wyczuć, jak samochód jest ustawiony względem drogi, ile mniej więcej jadę, jak jadę, czy muszę dohamować przed zakrętem, czy mam tego nie robić. W przypadku peceta jest to dużo fajniejsze tutaj w tej grze, dlatego że, tak jak mówiłem, możemy sobie to pole widzenia delikatnie zwiększyć, ale to sprawia, że już driftuje się dużo lepiej niż na konsoli i często możecie mnie spotkać gdzieś tam na streamach, że właśnie driftuję sobie na widoku z kokpitu. A drugi aspekt jest taki, że po prostu lepiej się dla widza ogląda wideo, gdzie widzą cały samochód, niż gdzie widzą większość czarnego obrazu, czyli kokpitu. Tak, zobaczcie, to jest jakieś 70% czarnego obrazu, tylko tam jakiś wycinek jest czegoś ładnego w tle. To lepiej się ogląda ten widok jednak z zewnątrz, no nie?
Kurde, ja miałem opowiedzieć o ustawieniach kierownicy, no ale powiedzmy, że to też jest trochę wytłumaczenie tego, jak w Fordze warto sobie grać, bo to też jest istotne ustawienie kamery z zewnątrz czy na zewnątrz, no nie? Grając na padzie to nie ma aż takiego znaczenia, tam nie wykonujemy aż takich precyzyjnych ruchów jak na kierownicy, no nie? Więc tak, przechodźmy sobie płynnie do tych ustawień kierownicy. Zacznijmy najpierw od sterowników. Wchodzicie sobie do swoich sterowników, swojej kierownicy i dla użytkowników Fanateka, słuchajcie, i zwłaszcza dla tej bazy, którą macie, nie używajcie setup numer 2. Ja wiem, że to jest tylko preset i nie powinno to mieć żadnego znaczenia w normalnym świecie, ale jest to Forza i Forza ten setup numer 1 wykrywa, że tam jest o połowę mniejszy force feedback. Mówię wam to takim bardzo łatwym językiem. Generalnie na tym setup numer 1, nawet jak ustawicie sobie force feedback na całą pytę, to w grze będzie wam wyczuwało, że znaczy wyczujecie, że macie jakieś 30% tego force feedbacku i pomyślicie, że okej, zasilanie do kierownicy nie jest podłączone albo coś. Także używajcie tego setup numer 2 i ustawcie sobie na, nie wiem, 80%, tak jak lubicie. Ale generalnie tutaj ten force feedback jest lepiej wykrywany. Nie wiem dlaczego, po prostu tak jest i koniec. Wcześniej jeszcze w poprzednich sterownikach do tej kiery był jakiś bug, który sprawiał, że jak ustawiliście sobie damper na 100%, to w grze nie wyczuwaliście tego force feedbacku prawie wcale. Kierownica nie reagowała na to, co się dzieje w grze tak jak powinna. A teraz jest wszystko w porządku, dlatego te ustawienia, które tutaj macie, możecie zostawić sobie standardowe. I tutaj zamykamy temat dla użytkowników Fanateka. Ja sobie tutaj naturalny damper zwiększyłem do 21%, ale zmniejszę go sobie do 10% i w porządku. Teraz dla użytkowników ogólnie wszystkich, którzy grają na jakiejkolwiek kierownicy, możecie sobie driftować na 540 stopni na początku, to jest dobre ustawienie, żeby sobie wyczuć dobrze kierownicę, albo możecie sobie od razu ustawić 900 stopni i będzie wam ciężko, bo jak macie 900 stopni obrotu, trzeba się naprawdę sporo nakręcić, dobrze wyczuć samochód, wiedzieć co i jak, a jak macie, jak nigdy nie jeździliście nawet samochodem, zresztą to w rzeczywistości nie ma aż takiego znaczenia, w grach się naprawdę bardzo dużo kręci na kierownicy, zwłaszcza jak się driftuje, chyba że driftujecie też w rzeczywistym świecie. Ustawcie sobie generalnie 540 stopni obrotu, zostawcie to tak i teraz chodźmy do gry. Kurde, właśnie zrozumiałem, że żeby pokazać wam ustawienia w grze, to muszę podłączyć inną kierownicę. Jak wchodzicie sobie w zaawansowane ustawienia kierownicy czy tam sterowania używając pada, to zawsze pokaże wam się to ustawienie dla pada, no nie? I żeby pokazało wam się ustawienie dla kierownicy, to musicie wyjść w ogóle z całego tego ustawienia, pyk, do tego menu głównego i przy pomocy kierownicy musicie wejść w te ustawienia i teraz jak wejdziecie w zaawansowane, to będziecie mieli ustawienia dokładnie na waszą kierownicę, nie na pada już, tylko na kierkę, no nie? I tutaj macie różne ustawienia, ja wyłączyłem wibracje, w Fordzie one nie mają większego znaczenia, w Fordzie Horizon 5 nie mają większego znaczenia, w Fordzie Horizon 4 włączałem sobie wibracje, bo tam było lepiej czuć ten efekt, kiedy samochód traci przyczepność na przykład tylny koła i no było to nawet ciekawe wyczuć to na kierownicy, tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Możecie sobie to włączyć, jeśli na przykład macie Logitech True Force i tam macie takie dodatkowe haptyczne wibracje. Ja tego nie testowałem, nie wiem jak to tam działa, a jak chcecie to włączcie, sprawdźcie jak się jeździ, jak wam się nie podoba to wyłączcie, nie? Tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli macie martwe strefy ustawione, to martwą pierwszą strefę, czyli inside, czyli środkową, ustawioną na przykład 5%, koniecznie sobie to wyłączcie, tu musicie mieć 0, absolutne. Tak samo martwa strefa zewnętrzna, też musicie mieć na 100%, odwrotnie, musicie mieć na 100% ustawionie. Liniowość sterowania dajecie, wiecie co, ja wam powiem w skrócie, ustawcie sobie, włączcie sobie ustawienia domyślne i powinno być dokładnie tak jak tutaj, tu nie ma żadnej rewelacji. Jedyne co ja zmieniłem dla siebie, to jest jazda offroadowa, czyli tutaj dałem 70% force feedback,
czyli ja mam ustawione w sterownikach 80% force feedbacku na mojej kierownicy i minus 30% na offroadzie. To dlatego, że chcę mieć taki bardziej bezpośrednie odczucie z jazdy po asfalcie, bardziej takie ten, a z kolei na offroadzie nie chcę, żeby mi aż tak bardzo szarpało kierownicę, dlatego sobie zmniejszyłem o 30% ten force feedback. I tutaj niektórzy zwiększają sobie czułość sterowania do na przykład 90%. Ja tak robiłem w Forzie Horizon 4, kiedy uczyłem się driftować. Generalnie to ustawienie sprawia, że mniej musicie wykonać ruchów na kierownicy. Odpowiednikiem tego ustawienia, czyli czułości sterowania, jest kąt skrętu tutaj. Czyli ja ustawiłem sobie na 900, wy możecie sobie ustawić na 540. Będziecie wtedy mniej ruchów kierownicą robić, żeby samochód skręcił wam tak, jak wy tego chcecie, nie? I możecie sobie, jeśli na przykład macie kierownicę, na której nie możecie sobie ustawić kąta skrętu, a gracie na Xboxie, to tutaj tą czułość sterowania możecie sobie dać na przykład do 0,8, 0,7, 0,9 nawet, jak macie trudność z obracaniem szybko. Ale generalnie, jak nie potraficie szybko obrócić tej kierownicy na czas, jak samochód często wam przesterowuje, albo jak wypadacie z zakrętu, bo nie zdążycie skręcić albo odwrócić samochodu, no to wtedy warto zmniejszyć kąt skrętu na kierownicy albo zwiększyć tą czułość sterowania. Okej. No i teraz się zastanawiacie, a Lucek, pokazałeś domyślne ustawienia, pokazałeś nam, powiedziałeś coś o fanateku, nie powiedziałeś nic o mojej kierownicy, jak ja mam sobie swoją kierownicę ustawić. No, każdy z was ma inną kierownicę, tak? Jeden ma taką, drugi ma sraką, trzeci ma jeszcze co innego, czwarty w ogóle nie ma force feedbacku. Dla kierownic, które nie mają force feedbacku, takich jak jakieś tam Hori, inne te takie tańsze kierki, które mają jakieś tam wibracje i ten, powiedzmy, stały opór, ten poradnik w ogóle nie ma znaczenia, bo to się odnosi tylko do osób, które mają force feedback. Force feedback to jest rzecz, dla której kupujesz kierownicę. Jak chcesz kupić kierownicę, która nie ma force feedbacku, w ogóle nie powinieneś jej kupować, bo to jest całkowicie bez sensu, uwierz. Lepiej, żebyś sobie nawet przyczepił pada do jakiegoś kartonowego opakowania, w środek wstawił pada i w grze włączył sterowanie tym takim ruchomym sensorem, nie? Tak jak na przykład telefon możesz sobie podłożyć do kierownicy i grać tam w asfalt, na przykład na telefonie. Nie ma sensu kupować kierownicy bez force feedbacku, to przede wszystkim. Także widzicie, głównie ustawienia takie normalne, standardowe. No i o co tyle krzyku? Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę driftować? Co się dzieje? O co tutaj chodzi? Sprawa wygląda tak. Ja pamiętam, jak uczyłem się driftować w Forzie Horizon 4, w ogóle w Forzie, to było mi bardzo ciężko na początku. Tutaj ten samochód jest ciężej wyczuć niż na przykład w takiej Assetto Corsie, gdzie tam ten force feedback jest dużo lepszy niż tutaj. Koniec, kropka. Samochód zachowuje się bardziej naturalnie, bardziej intuicyjnie może. Tutaj jest dziwnie. Chociaż w piątce jest już lepiej niż w czwórce, ale w czwórce to była tragedia. Jest trochę dziwniej, jest trochę inaczej i trzeba to po prostu wyczuć, trzeba potrenować sobie. Ja wam tylko pokazałem, jak zacząć i od razu wam mówię, że nie będzie to takie proste na początku, więc jeśli kupiłeś sobie kierownicę i nie wychodzi ci, spróbuj tak. Potrenuj sobie jednego dnia, spróbuj jeden zakręt wziąć. Przede wszystkim nie przesadzaj z gazem, czekaj, bo ja muszę sobie drugą kierownicę podłączyć. Najlepiej zacząć sobie od robienia kółek. Znajdź sobie jakieś rondo. Pojedźmy sobie na jakieś rondo. No tutaj chyba coś w pobliżu jest nawet, no nie? I cała sztuka polega na tym, żeby na samym początku nauczyć się łapać drift w grach. Czy to w grach, czy w rzeczywistości, musisz po prostu złapać ten samochód podczas ślizgu. I błagam cię, nie używaj żadnych tam Formuła Drift, innych samochodów, które mają 1000 koni. Znajdź sobie jakiś, może jeden z moich tuningów sobie wykorzystaj do jakiegoś samochodu, który gdzieś tam udostępniałem na odcinkach.
i próbuj, i powoli, powoli sobie trenuj. Na przykład ten Viper jest bardzo fajny do driftowania, on akurat ma sporo mocy, ale ma V10 bardzo elastyczną i tutaj nawet przy 2000 obrotów, jadąc sobie na trójce 70 km na godzinę, jesteś w stanie sobie tym wielkim silnikiem spokojnie driftować. Zobaczcie, ja bardzo mało teraz gazu dodaję. Mam wrażenie, że na połowę, chociaż mi tutaj pokazuje, że prawie pod koniec dociskam, ale tak, jedziesz sobie po prostu do przodu, albo jedź sobie, o, jedź sobie w koło tego ronda. W pewnym momencie naciśnij więcej gazu. Cyk, nie wyszło. Jeszcze raz, cofasz. To jest frustrujące, no, powiem, że nie. Jeszcze raz, jedziesz sobie dookoła. Jak chcesz, żeby samochód wszedł bardziej na obroty, naciskasz na chwilę sprzęgło i gaz do końca. I próbujesz tak skręcić, żeby złapać samochód podczas driftu. I próbujesz, próbujesz, aż ci wyjdzie. I tyle. I jak jednego dnia ci nie wyjdzie, albo jednego dnia wyjdzie ci trochę, na przykład trenowałeś sobie pół godzinki, nie ma co trenować za długo, bo to tylko bardziej się człowiek wkurza. Po prostu idź spać, następnego dnia wstań i okaże się, że o kurczę, już dzisiaj umiem coś więcej, już mi lepiej dzisiaj wychodzi. Po prostu twój mózg uczy się tego, co zrobił podczas dnia. Jakby doskonali to. Każdą umiejętność, którą próbowałeś się nauczyć w ciągu dnia, na której ci zależy, twój mózg sprawia, że on przez noc to wszystko analizuje, co się stało w ciągu dnia i się tego uczy. I następnego dnia gwarantuję ci, że będziesz umiał już jakąś czynność, czy to jest driftowanie, czy jest obojętnie co, ale będzie umiał jakąś czynność trochę lepiej niż dnia poprzedniego. I tak małymi kroczkami do celu, aż w końcu będzie zajebiście. A jak chcesz sobie driftować bez tych wszystkich pierdół, to po prostu zacznij od Assetto Corsy. Powiem ci, że jak ja sobie przesiadłem się z Forza Horizon 5 do Assetto Corsy, to miałem takie, Jezu, tu się jakoś normalnie jeździ. Forza to jest w ogóle jakaś czarna magia, nie wiadomo o co chodzi. Może to ze względu trochę na ten widok z kokpitu. Nie tak, nie? Znaczy, że ten widok z kokpitu tutaj w tej grze jest taki, a nie inny. No ale tak wygląda jazda w Fordzie. Cała ta reszta rzeczy, które masz tutaj, które ci nie wychodzą w grze, to jazda na offroadzie na przykład też jest na początku kłopotliwa, sprowadza się do tego, że musisz się nauczyć szybko obracać kierownicą, ale żeby to miało ręce i nogi, a nie, że jakoś tam losowo, nie? Musisz się nauczyć dobrze wyczuć samochód, zwłaszcza pod kątem wizualnym. Trochę kierownica będzie pomagać, ale musisz po prostu patrzeć na ten samochód, co się z nim dzieje, patrzeć na drogę, żeby się z nim zmieścić i tak dalej, nie? Po prostu trzeba się nauczyć jeździć samochodem w tej grze, no. W każdej grze jest trochę inaczej, w Fordzie jest dziwnie, od razu wam mówię. Zawsze kierownicę możesz sprzedać. Dobra, moi drodzy, to były ustawienia kierownicy do Forza Horizon 5 i kilka takich moich słów odnośnie tego, dlaczego jeździ się tak, a nie inaczej w tej grze. No i co, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hej, jasne.